na temat współpracy o rabinie, proszę Państwa, o rabinie. Zaczęła się dobra współpraca i teraz tę konferencję przygotowaliśmy razem. Czy kogoś nie pominąłem ważnego? Jeżeli to później przy obiedzie będziemy jeszcze mówić o zapłać. Dziękujemy ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i zapraszamy pana Johnny'ego Danielsa, prezesa fundacji From the Depths, współorganizatora dzisiejszej konferencji. We thank Father Tadeusz Rydzyk, who is welcoming speech. Father Director Rydzyk, friends, family, it's an honor to be here today. It's an honor to be here to remember those możemy upamiętnić tych, którzy nie tylko ryzykowali własnym życiem, ale oddali własne życie ze swoich bliźnich, za Żydów. Przez 1000 lat społeczność żydowska mieszkała w Polsce, obok swoich polskich sąsiadów, w harmonii i pokoju. I istniała w świecie, a to istnienie w pewnym momencie okazało się niemożliwe. Żydzi zawsze będą wdzięczni Polakom za otwartość i za przyjęcie nas na swojej ziemi. Stać tutaj wobec wszystkich tych nazwisk osób, które złożyły swoje życie, to wielce poruszające doświadczenie. Ojciec Rydzyk wprowadził wszystkich obecnych, a ja chciałbym także, by osoby, których nazwiska napisano tutaj, wyryto w kamieniu, były dziś z nami. Chciałbym stanąć wobec tych bohaterów i podziękować im za to, co uczynili. Dzisiaj są z nami także osoby, które przeżyły Holokaust. Wielki zaszczyt dla mnie, iż mogę z Państwem się spotkać. Wiem, że będziecie zabierali dzisiaj głos. Kiedy przyjechałem do Polski po raz pierwszy, nie wiedziałem, jaką stronę potoczą się sprawy, ale kiedy zacząłem rozumieć niewiarygodne historie poświęcenia tak wielu Polaków, historię tych, którzy stanęli wobec śmierci i przeciwności po to, by ocalić życie Żydów. Za nami jest nazwisko rodziny Skoczylas. Rodziny z małego miasteczka niedaleko z Wolina. I cała polska rodzina chrześcijan została zamordowana za to, że starała się ocalić swoich sąsiadów żydowskich. Jest to miejsce, które często odwiedzam. Jest to miejsce, które wskazuje, w którym miejscu ocalono żydowskich sąsiadów. Ale dzisiaj mówimy nie tylko o przeszłości, mówimy także o przyszłości. Mam nadzieję, że cudownie, że udało się zebrać w jednym miejscu przedstawicieli państwa Izrael. Jestem bardzo wdzięczny za tę obecność w dniu dzisiejszym z Jerozolimy, także polskim gościom, którzy przyjechali, poświęcili swój czas. To bardzo ważne będą rozmowy, które potoczą się później, ponieważ będą szansą na zbliżenie naszych narodów, naszych społeczeństw. Gdyby nie inwazja niemiecka, nazistowska na Polskę 75 lat temu, nie tak by rzeczywistość wyglądała. Chciałem więc podziękować ojcu Rydzykowi za odwagę, za wzniesienie tej
kaplicy. Wielki to zaszczyt dla mnie, iż mogę reprezentować fundację w imieniu narodu żydowskiego. Dziękuję za tę pamięć, bo obowiązek to nas wszystkich, by pamiętać o tych niemych bohaterach, Polakach, którzy oddali swoje życie, pamiętając również o tych, którzy są jeszcze pośród nas, jako sprawiedliwi pośród narodów świata. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by uczynić dla nich jeszcze więcej im pomóc i traktować ich w taki sposób, na jaki zasługują. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Za słowo, które do nas skierował. Zapraszamy teraz gospodarza naszego miasta, pana prezydenta Michała Zalewskiego. Wielebny ojcze dyrektorze Radia Maryja i Telewizji Trwam, szanowny panie prezesie zarządu Fundacji From the Depths, czcigodni przedstawiciele parlamentów i rządów Rzeczypospolitej Polskiej i państwa Izrael, honorowi uczestnicy konferencji i dostojni goście Torunia. W tym wymownym miejscu każdy akt pamięci jest przepełniony tylko jednym – nadzieją. Tutaj zawsze milczymy lub jeśli ośmielamy się mówić, to tylko po to, by odnowić prawdy stare jak świat. Wszyscy te prawdy znamy od kolebki, bo wyrażają je mocne i proste słowa. Nigdy nie zabijaj, okaż litość ubogiemu. Pomóż sierocie i wdowie, wesprzyj każdego człowieka potrzebującego pomocy. Jest niebywale przejmujące, że to właśnie w Toruniu powstała kaplica pamięci męczenników polskich, w której te słowa brzmią z wyjątkową siłą. Tutaj myślimy o każdym ludzkim odruchu, który w czasach wojny niósł ocalenie życia wobec ogromu bestialstwa okupanta. Tutaj również odnajdujemy solidarny splot polsko-żydowskich losów. Bardzo dziękuję stronom, które przygotowały obecną konferencję w Toruniu, a więc władzom i przyjaciołom Instytutu Pamięć i Tożsamość Fundacji Lux Veritatis, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej oraz Fundacji From the Depths. Wartość tej międzynarodowej inicjatywy z udziałem świadków uratowanych przez Polaków w czasie Holokaustu oddaje hołd męczennikom, wzmacnia naszą nadzieję, pomnaża zgodę między narodami i nobilituje Toruń. Toruń, miasto bogate historią, w którym już w XV wieku dwukrotnie zawierano pokój dla całej współczesnej Europy, a w XIX wieku przez 49 lat żył, nauczał i tworzył rabin Zvi Hirschkalischer. Dziś w Toruniu wspólnie wyrażamy ponadczasową mądrość, że ci, którzy ratują jednego człowieka, ratują cały świat. To fundament kręgu judaizmu i chrześcijaństwa, równo ceniony przez Polaków, jak i Żydów. Życzę udanej konferencji pomnażającej pamięć i nadzieję. Dziękujemy panu prezydentowi. Drodzy państwo, na dzisiejszą uroczystość specjalny list skierował do nas prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. List odczyta pan minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 26 listopada 2017 roku. Uczestnicy i organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Pamięć i Nadzieja w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Czcigodny ojcze rektorze założycielu, szanowni państwo powitani przed chwilą przed ojca dyrektora. Z najwyższym uznaniem i wdzięcznością witam inicjatywę Instytutu imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, jaką jest konferencja poświęcona Polakom ratującym Żydów z rąk niemieckich okupantów. Moralny i duchowy wymiar ich heroizmu
urzeczywistniającego chrześcijańskie ideły miłosierdzia, solidarności i miłości bliźniego, aż po ofiarę własnego życia, podkreślam miejsce tego spotkania. Toruńskie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II staje się jednym z najważniejszych miejsc pamięci o osobach, które na równi z żołnierzami AK i cywilnymi działaczami Polskiego Państwa Podziemnego zasłużyły na miano naszych największych bohaterów narodowych. O tych, którzy udzielając choćby najmniejszej pomocy swoim żydowskim współobywatelom, narażali siebie i swoich najbliższych na karę śmierci, wprowadzoną przez Niemców tylko tu, na podbitych ziemiach naszej Rzeczypospolitej przyjaciół. Pomoc ta miała charakter zarówno indywidualny, jak i państwowy. Polskie Państwo Podziemne ratowało Żydów, chociaż jego przedstawiciele byli tropieni, torturowani i mordowani przez okupantów. Wciąż wychodzą na jaw nieznane wątki tego dramatycznego rozdziału naszych dziejów. W tym roku przypomina o nich 75. rocznica powołania Żegoty, oficjalnej Rady Pomocy Żydom przy delegaturze rządu RP na kraj. Pamiętamy także o niezliczonych anonimowych Polakach, w tym licznych księżach i siostrach zakonnych, którzy ratowali życie tysiącom żydowskich dzieci. Nadal ujawniane są nowe fakty z życia wielu polskich rodzin, które działając na własną rękę przechowywały żydowskich znajomych, sąsiadów, także nieznanych uciekinierów z getta i transportu do obozu. Odchodzą też ocaleni świadkowie tego wielkiego bohaterstwa. Ale to, co już wiemy o postawach wobec zagłady, świadczy, że Polaków ratujących Żydów było wiele tysięcy. Nigdy nie będziemy znać ich wszystkich z imienia i nazwiska. Mimo że obowiązkiem naszego państwa i narodu jest ich wytrwałe poszukiwanie oraz upamiętnianie odnalezionych przez wiele powojennych dekad, o Polakach ratujących Żydów było cicho, zdecydowanie zbyt cicho. Wskutek wielu zaniedbań łatwiej i szerzej rozpowszechniały się fałsze na temat historii najnowszej Polski i roli Polaków w tamtych tragicznych wydarzeniach. Dlatego trzeba uczynić zadość sprawiedliwości względem naszych bohaterów, a jednocześnie zadbać o dobro Polski i Polaków, dzisiaj i w przyszłości. W tym kontekście to my, współcześni, jesteśmy odpowiedzialni za stan wiedzy naszego narodu, innych Europejczyków i całego świata. Podjąłem te starania od początku mojej prezydentury, idąc ślad za prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim, który jako pierwsza głowa naszego państwa na szerszą skalę przywracał pamięć o Polakach ratujących Żydów. Ufam, że istotnym bodźcem do kontynuowania, a zarazem zintensyfikowania tej koniecznej pracy będzie uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wniesionego przeze mnie projektu ustawy o ustanowieniu 17 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Z głębokim wzruszeniem wspominam też uroczystości, podczas których miałem zaszczyt wręczać tym wspaniałym osobom, ludziom, wysokie odznaczenia państwowe. Dziękuję wszystkim, w tym szczególnie dziennikarzom i publicystom Radia Maryja i Telewizji Trwam, którzy komentując te wydarzenia oraz przy wielu innych okazjach występują w obronie naszej narodowej pamięci i tożsamości, w obronie prawdy i sprawiedliwości. Jestem przekonany, że działalność Instytutu imienia Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, przyczyni się do tego, by opowieść o Polakach ratujących swoich żydowskich bliźnich zajęła należne jej miejsce w pamięci historycznej ludzkości. Raz jeszcze dziękuję Państwu za włączenie się w to szlachetne i ważne dzieło. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wyrażamy naszą wdzięczność panu prezydentowi za słowo do nas skierowane. Naszą konferencję honorowym patronatem objął pan Jarosław Kaczyński i kieruje dla nas swój list. O jego przeczytanie prosimy pana Joachima Brudzińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Czcigodny ojcze dyrektorze, wielce szanowni państwo, wszyscy zebrani. Pragniemy ogarnąć uczuciem najgłębszej czci każde z tych zwycięstw, każdy przejaw człowieczeństwa, które było zaprzeczeniem systemu systematycznego zaprzeczania człowieczeństwa.
mówił święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 38 lat temu na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau. Punktem wyjścia dla rozważań papieża Polaka był, jak pamiętamy, heroiczny czyn świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który ofiarował się na śmierć głodową w zamian za zachowanie przy życiu nieznanego mu współwieśnia. To był wyjątkowy akt chrześcijańskiej miłości bliźniego. To było świadectwo wiary najwyższej próby. Ale ten jednostkowy, wielki, duchowy triumf nad totalitarnym zniewoleniem ucieleśniał w papieskim kazaniu niedającą się w praktyce ogarnąć różnorodność zwycięstw dobra nad skrajnym złem. Jedną z takich manifestacji duchowej siły i wolności dochowania wierności wartościom uzewnętrznienia imperatywu przeciwstawiania się nieludzkiemu systemowi była postawa sprawiedliwa Polaków ratujących Żydów. Ich wybory były decyzjami heroicznymi. Choć wokół szalał terror, choć za pomoc bliźniemu żydowskiego pochodzenia groziła całej rodzinie zazwyczaj okrutnie zadawana śmierć. Sprawiedliwi, na przekór atmosferze strachu i niepewności, ratowali prześladowanych Żydów. Wielu z nich, jak choćby rodzina Ulmów czy rodzina Kowalskich, by odwołać się do najbardziej znanych przykładów, za tę solidarność z drugim człowiekiem płaciła najwyższą cenę. Te jakże liczne akty afirmacji człowieczeństwa w czasach dziejowego kataklizmu, jakim była II wojna światowa, czynią sprawiedliwych naszymi bohaterami. Nakazują nam pielęgnować pamięć o ich heroizmie oraz szerzyć poprzez pogłębienie wiedzy prawdę o nich, prawdę o faktycznych rozmiarach pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Niestety, społeczny obraz tej pomocy jest z różnych przyczyn wciąż zafałszowany. Stało się tak w ogromnej mierze z powodu wieloletniego hołdowania przez polski establishment pedagogice wstydu i wynikającej z niej prowadzenia polityki, by tak rzec, antyhistorycznej. W konsekwencji światowa opinia publiczna, nie posiadając odpowiedniej wiedzy tak o skali pomocy, jak i o realiach polskiego życia pod niemiecką okupacją, podatna jest na wszelkiego rodzaju manipulacje oraz uproszczone publicystyczne tezy. Temu zjawisku musimy przeciwdziałać. Stąd mamy obowiązek nieustannego przypominania światu nie tylko o indywidualnych aktach heroizmu ze strony sprawiedliwych, ale także o postawie Kościoła oraz polskiego państwa podziemnego, krajowej reprezentacji jedynej legalnej polskiej władzy, jaką był rząd RP na uchodźstwie, utworzona 75 lat temu rzekomo. Rada Pomocy Żydom przy pełnomocniku rządu RP w kraju była jedyną w Europie agendą państwową zajmującą się organizowaniem pomocy dla prześladowanych Żydów. Owszem, byli szmalcownicy i donosiciele, a więc ludzie, którzy świadomie służyli złu, bądź przytłoczeni okolicznościami, nie sprostali moralnemu egzaminowi. Ale z faktu tego w żaden sposób nie wynika, jak utrzymują niektórzy, że eksterminacja narodu żydowskiego miała przyzwolenie Polaków. Przeciwnie, głos moralnej i politycznej reprezentacji naszego narodu, a więc Kościoła i państwa polskiego, brzmiał jednoznacznie, że dziś nie było jakiegokolwiek przyzwolenia. Było tylko potępienie i przeciwdziałanie. A zatem, powtórzę, ciągle musimy o tym naszym rodakom i światu przypominać. Bogu dziękować. Na tym odcinku naszej walki o prawdę jest coraz lepiej. Między innymi dzięki takim inicjatywom, jak ta inicjatywa. Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim instytucjom oraz ludziom dobrej woli, dzięki którym możemy dziś oddawać sprawiedliwość sprawiedliwym, a w szczególności Instytutowi imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, działającemu przy Fundacji Lux Veritatis,
przepraszam, Fundacji From the Dead oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Osobne wyrazy wdzięczności pragnę skierować do ojca Tadeusza Rydzyka za piękną inicjatywę zniesienia tego wyjątkowego monumentu, jakim jest kaplica pamięci w świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Korzystając z okazji, chciałbym także podziękować każdemu, kto w ten czy w inny sposób przyczynił się i przyczynia do kultywowania pamięci oraz wzbogacenia wiedzy o Polakach, którzy narażając życie własne i swojej rodziny, ratowali bliźnich żydowskiego pochodzenia. Składając hołd naszym bohaterom, módlmy się o to, byśmy jako naród już nigdy nie musieli stawiać czoła jakiemukolwiek totalitaryzmowi. Proszę przyjąć wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu marszałkowi za odczytanie listu. Mr. Marshal of directing those words towards us. Swoje przesłanie na dzisiejsze spotkanie kieruje również Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. O odczytanie prosimy księdza profesora Pawła Rytel-Adrianika, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup metropolita poznański, Poznań, 26 listopada 2017 roku. Wielce czcigodny ojcze dyrektorze, szanowni państwo, z radością przyjąłem wiadomość o dzisiejszym organizowanym w Toruniu sympozjum polsko-żydowskim. Nie mogąc niestety osobiście uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, przesyłam słowa pozdrowienia dla szanownych gości, organizatorów i wszystkich uczestników. To jeszcze jedna kwestia. Zapewniam też o mojej duchowej łączności i z serca płynących najlepszych życzeniach. Wyrażam głębokie przekonanie, że czas obrad, w którym towarzyszy hasło Pamięć i Nadzieja, zaowocuje wydatnie, pogłębiając refleksję nad naszą historią, naznaczoną cierpieniem, ale i obfitującą w jasne przykłady bohaterskich postaw. Ufam też, że przyczyni się on do dalszego pogłębiania braterskich więzi pomiędzy naszymi narodami. Gratulując organizatorom i prelegentom wartościowego przedsięwzięcia, jakim jest sympozjum, dziękuję za podjęty przy tej okazji trud. Wszystkim uczestnikom spotkania życzę wielu sił duchowych i fizycznych na każdy dzień. Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie dziękujemy za przesłanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczynają się teraz wystąpienia zaproszonych gości. Uprzejmie prosimy o dyscyplinę czasową. Minutę przed końcem wyznaczonego czasu wystąpienia rozlegnie się dźwięk dzwonka. Szanowni Państwo, wśród nas są również świadkowie tamtych bolesnych wydarzeń, ocaleni z Holokaustu. Witamy ich bardzo serdecznie. Zanim jednak oddamy im głos, prosimy o słowo siostrę Teresę Antoniettę Frącek, franciszkankę rodziny Maryi, która wprowadzi nas w tematykę świadectw. W tej świątyni pamięci zabrzmią głosy uratowanych. Strasznie się bałam, ponieważ miałam okropny wygląd, straszną twarz. To słowa Małgosi Mirskiej, wyprowadzonej z getta warszawskiego, która w obliczu śmiertelnego zagrożenia przyszła na Chorzą do domu sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Oddajmy jej głos.
przechodząc przez furtę klasztorną, miałam świadomość, że za nią rozstrzygnie się mój dramat. Życie lub śmierć. Matka przełożona Matylda Getter spojrzała na nas i powiedziała: tak, przyjmuję. Wydawało mi się, że się niebiosa otworzyły przede mną. To dramat i nadzieja tysięcy dzieci żydowskich w latach II wojny światowej. A dla wielu ten dramat się jeszcze nie zakończy, weszło w coś takiego, bo do dzisiaj olbrzymia część dzieci szuka jeszcze swoich korzeni, swoich rodzin, choćby najmniejszego śladu powiązania swojego życia z historią. Jest nam tak wygodniej. Siostry franciszkanki rodziny Maryi w obliczu wojny podzieliły los narodu i śpieszyły z pomocą i walczącym jako sanitariuszki i więźniom i tułaczom wysiedlonym i pogubionym dzieciom. Otworzyły także swoje serca i domy, klasztory dla Żydów. Podzieliły się z nimi chlebem, sercem po prostu myślimy i mieszkanie. Mają to, czego ja nie mam i nie będę mieć. Odpowiadały na potrzeby społeczne ówczesnego czasu. Nie tylko one, cały naród podejmował te sprawy. I Kościół katolicki, biskupi, kapłani i zakonnicy, siostry zakonne i ludzie świeccy. Swoim rodzicom i wysyłają tych rodziców. Czym się kierowały siostry? Franciszkanki rodziny Marii na początku swojej reguły mają dwa cytaty ewangeliczne. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. I drugi: kto by przyjął jedno takie dzieciątko w imię moje, mnie przyjmuje. My na przykład nie umiemy prosić. Dzieciątko, już dzieciątko jej w głowie, założenia zgromadzenia. Nie może być dziecko normalnie, tylko jest dzieciątko. Przez księdza Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, dziś świętego na ołtarzach. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Tę pracę podjęły siostry spontanicznie, ale była to też praca zorganizowana, kierowana przez przełożoną generalną matkę Ludwikę Lisówną we Lwowie i przełożoną prowincji warszawskiej matkę Matyldę Getter, która urzędowała na Chorzej w domu przy ulicy Chorzej. To do niej zwracali się Żydzi lub ich wysłannicy z prośbą o przyjęcie dzieci. Lokowała je w domach zgromadzenia. Siostry franciszkanki rodziny Marii, które w 1939 roku liczyły 1120 sióstr i 160 domów zakonnych, miały 44 sierocińce, a zwykle usytuowane one były w odosobnieniu, otoczone zielenią, lasem, parkiem. I w tych właśnie sierocińcach przyjmowały dzieci żydowskie. Najwięcej miał ich dom w Płudach. 40 dzieci. Dzieci żydowskie, dziewcząt. Ale też 10 osób dorosłych, które zatrudniły i w domu dziecka, i w gospodarstwie. Każdy dom rodziny Marii w jakiś sposób otworzył swoje bramy, a siostry serca na przyjęcie dzieci żydowskich. Ależ skąd? Ta książka Rok Ważnych Pytań. Siostry uważały, że jest to obowiązek sumienia. A matka Getter, ukrywając dzieci żydowskie, mówiła: ratuję człowieka. Ratowała życie ludzkie, które ma największą wartość. A do sióstr
kierowała słowa. To miałam na myśli. Jeżeli dzieci i starsi przychodzą na nasze podwórze i proszą o pomoc, to znaczy, że Chrystus ich przysyła, Bóg ich przysyła. I w imię Boga nie wolno nam odmówić pomocy. Stąd też tyle dzieci żydowskich i dorosłych, siostry rodziny Marii ocali. Ogólnie mówi się, że ponad 750 dzieci to tylko jedno zgromadzenie zakonu, a weźmy pod uwagę inne zgromadzenia zakonu. O tym się nie mówiło i nie mówi. Matka Getter także nie zostawiła żadnych na ten temat wspomnień. Ale są relacje dzieci, listy uratowanych, którzy do dzisiaj przychodzą i proszą o jakieś informacje. Dzisiaj można powiedzieć, siostry ratowały w imię Boga, w imię Chrystusa, mając nadzieję, że Pan Bóg ocali te dzieci. Żadna siostra nie zginęła za ratowanie dzieci żydowskich. I dzisiaj mamy wśród nas dwoje uratowanych, Annę i Jerzego. A z nami duchowo łączą się uratowane dzieci, które obecnie przebywają w Paryżu, w Londynie, w Nowym Jorku, w Jerozolimie, w Ramat Gan. Kilkoro z nich uczestniczyło w tym roku, odwiedziło nasze zgromadzenie. Inne po raz pierwszy szukają tego miejsca ocalenia. To był główny powód. Kto ocala jedno życie, ocala cały świat. A siostry do dzisiaj mają okno życia, którym przyjmują dzieci opuszczone, oby nigdy nie było już w ogóle chciało odpowiedzieć. Siostrze Teresie Antoniecie Frącek za słowo wprowadzenia. Prosimy o zabranie głosu panią Annę Henriette Krec-Daniszewski. Szanowni Państwo, nie mam wprawy w hierarchiach, bo przez tego mówię tylko szanowni Państwo. Szanowni Państwo, czy są tutaj takie małe sprawozdanie z mojego życia. Przed 74 lat biegłam po ulicach Sombora jako 9-letnia dziewczynka. Byłam skazana na śmierć, bo za tylko jedną zbrodnię, bo urodziłam się Żydówką. Ukrywali mnie i moich rodziców państwo patralcy na strychu. Kryjówka zdradził niestety Żyd, który się z nami ukrywał i Niemcy go schwycili i on nie wytrzymał presji i wydał nas. Mając nadzieję, że się tak uratuje. Być może oni już ich nie traktują, tylko. Ojciec mój przed egzekucją rzucił się na Niemca i do mnie krzyknął: uciekaj. Instynktownie rzuciłam się do ucieczki. Słyszałam strzały, słyszałam krzyk matki, jeszcze strzały. Straciłam ojca. Szlachetnego człowieka, który będąc lekarzem, a z powołania, niejednemu uratował życie. I matkę, która zawsze była gotowa do pomocy drugiego człowieka. Teraz byłam tylko samiuteńka na świecie. Szukałam pomocy, ale nie znalazłam. Ludzie bali się udzielić Żydówce schronienie. Poza to groziła kara śmierci. Ukryłam się w ogrodzie opuszczonego starego domu i zasnęłam.
Jak się obudziłam nad świtem, jakby cud pojawił się w moich oczach obraz rodziców. I przypomniałam sobie o siostrze Celinie Kędzierskiej, która za czasów rosyjskich była pacjentką mojego ojca. I miałam przeczucie, że ona mi pomoże. A więc wybrałam się drogę do sierotnictwa, gdzie siostra Kędzierska była przełożona. To była najsmutniejsza droga mego życia. Czułam się doprawdy jak człowiek z innej planety. Kiedy doszłam do sierocińca, mimo że żołnierze niemieccy kręcili się po podwórzu, weszłam do biura siostry Kędzierskiej i powiedziałam: mateczko, nie mam już rodziców, bądź moją matką. Siostra Kędzierska pogłaskała mnie po głowie i powiedziała: dziecko, tu jesteś bezpieczny. Potem zawołała siostrę Helenę i kazała zaprowadzić mnie do szpitalnego pokoju, gdzie siostra Helena zbadała mnie i kazała mi leżeć przez kilka dni później. Siostra Kędzierska miała schowanych 11 dzieci żydowskich i 3 dzieci cygańskich. I tym samym narażała na śmierć co i siebie, i wszystkie zakonnice, które tam były. Bóg zapłaci, mateczko, za twoje poświęcenie, odwagę. Uratowałeś nie tylko życie, ale także wiarę w człowieka. Ani też nie dajemy recept. Chęć. Po prostu i walka o to, żeby nie było ani nienawiści, nie ukrywam, że to nam przyniosło ani ja miałam trudny czas, przesądów, a te 2 lata ani wykluczenia. Na mnie wpłynęły. Dziękuję. Za poruszające świadectwo i zapraszamy drugiego świadka, pana Jerzego Bandera. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość. Ja się urodziłem w czasie pierwszej akcji w sierpniu 1942 roku w więzieniu Gestapo w Samborze. Według relacji koleżanki Hani Kres, którą przed chwilą słuchaliśmy, ona też była w tym więzieniu i w tej celi nagle otwarły się drzwi i wrzucono im do celi okrawione nagie niemowlę, chłopczyka. Jest bardzo prawdopodobne, że to byłem ja. W tej celi oprócz mnie i Hani było jeszcze około 20 żydowskich kobiet, które potem wywieziono do Bełżca. Z relacji Hani wiem, że płakałem. Kobiety w celi wzięły od Hani niebieski płaszczyk, zawinęły mnie w niego, dały trochę wody i położyły w kącie. Hani wyprowadził z więzienia Polak sprzątający cele przekupione przez jej ojca. Prawdopodobnie, kiedy Niemcy wyprowadzali żydowskie kobiety z celi, nie przypuszczali, że w kupie łachmanów w kącie jest żywe dziecko. Dopiero sprzątający cele Polacy mnie znaleźli i przekazali komuś. Nie wiem, kto mnie wyniósł z tego więzienia, wiem tylko, że moją matkę Rozalię Panzer z domu Tun zamordowano niedługo potem. Tego wszystkiego dowiedziałem się dopiero gdy miałem 45 lat, ponieważ mój ojciec też, który jak ja ocalał, do końca życia nie chciał mi powiedzieć prawdy. Wiem na pewno, jak się znalazłem w domu sierot prowadzonym przez siostry franciszkanki rodziny Maryi w Samborze. Wiosną 43 wyniosłam je z getta i wzięła do siebie znajoma ojca, Maria Wachuka, która była sekretarką w liceum, w
którym ojciec uczył matematyki. Ona i jej dwie siostry, mieszkające przy ulicy Powtórnia 42 w Samborze, ukrywały mnie w tym domu przez kilka miesięcy. W końcu sąsiedzi... O Żydach dzisiaj w nocy, żeby nikt nie słyszał. O Madzi.